Także ten stosunek do Pisma Świętego w Kościele katolickim się nigdy nie zmienił, bo przecież Biblię wtedy, kiedy zamienili w łacinę, no to właśnie po to, żeby nikt tego nie czytał. Po to, żeby to była czarna magia, nie taka bajka w sensie pozytywnym, tylko taka magia, żeby Biblii nikt nie rozumiał, żeby Biblii nikt nie znał. No i potem mówi się o czymś innym, o Biblii dla ubogich. Co to jest Biblia dla ubogich? Poszukaj w internecie, pomyszkuj.